Nazywam się Paweł Zakrzewski i pracuję jako autoryzowany instruktor oprogramowania firmy Adobe. Zajmuję się przede wszystkim popularnymi programami typu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InDesign, After Effects, Animate, a także wieloma innymi produktami tejże firmy. W trakcie tego krótkiego spotkania chciałbym opowiedzieć Państwu o moich wrażeniach dotyczących pracy, czy też współpracy z monitorem BenQ, który widzimy tutaj za moimi plecami. Trzeba powiedzieć, że jest to sprzęt bardzo ładny. Doskonale komponuje się nie tylko z komputerem, ale także fajnie wygląda w miejscu pracy, w miejscu, w którym będziemy z niego korzystali. To bez wątpienia atut, ponieważ jeśli mamy go umieścić w nowoczesnym mieszkaniu, wygląda po prostu dobrze. Fajną rzeczą jest także schowek na kable, który pozwala nam fajnie zredukować miejsce, które zwykle zabierają nam te wszystkie pałętające się przewody i to wszystko możemy bardzo, bardzo fajnie umieścić w jednym schludnym miejscu, korzystając właśnie z tego schowka za naszym monitorem. 32-calowy monitor o strasznej nazwie PD3220U jednak jest monitorem rewelacyjnym. Doskonale nadaje się do mojej pracy. Tak jak wspomniałem, korzystam na co dzień z programu firmy Adobe i główne programy, z których używam, Photoshop, Illustrator czy InDesign, wymagają ode mnie dość dobrej pracy z kolorem. Ja muszę widzieć obraz, który będzie realny, rzeczywisty. Muszę widzieć obraz, który doskonale oddaje to, jaki efekt chciałbym osiągnąć. Duża rozdzielczość. To, co popularnie nazywamy 4K, doskonale nadaje się do prezentowania treści. Jeżeli pracujemy z dużym obrazem, z dużymi zdjęciami, jeżeli wykorzystujemy filmy HD lub większe, przestrzeń na monitorze, którą oferuje nam ów BenQ, jest po prostu rewelacyjna. I dzięki takiemu podejściu jestem w stanie po prostu wygodnie pracować bez konieczności jakiegoś przełączania różnych okien pomiędzy kolejnymi widokami. Druga sprawa, która ma tu dla mnie ogromne znaczenie, to wiarygodność odwzorowania kolorów. Tutaj rzeczywiście, korzystając z wielu różnych trybów, które rewelacyjnie, naprawdę, powiem szczerze, rewelacyjnie możemy przełączać dołączonym elementem sterującym. Pokażę, że jest to coś po prostu rewelacyjnego. Korzystałem z wielu innych monitorów, jednak nigdy nie miałem tak wygodnego narzędzia, które pozwala mi fajnie, szybko konfigurować monitor. A jaką konfigurację mam na myśli? Ze względu na charakter mojej pracy, często prowadzę zajęcia w godzinach porannych, południowych. Wracam do domu i wtedy muszę zająć się swoją robotą. Wtedy pracuję ze zdjęciami. Wyobraźmy sobie 32-calowy monitor, który świeci. No po prostu nie da się przy tym pracować. Korzystając jednak właśnie z różnych trybów wyświetlania kolorów i tego przełącznika, jesteśmy w stanie bardzo szybko, bardzo wygodnie, no i przede wszystkim efektywnie dostosować sobie widok, który mamy. Widok, który się wyświetla przed nim tak, by nasze oczy nie zmęczyły się po prostu. 32 cale i do tego ta 10-bitowa głębia kolorów. Brzmi to nieźle. Ale gdybyśmy tak naprawdę mieli to przełożyć na praktyczne zastosowania, wystarczy po prostu obejrzeć kilkanaście fotografii. Jeśli to będą obrazy HDR, no efekt jest po prostu piorunujący. Początkowo bałem się, że przy tak dużej powierzchni różnica pomiędzy sposobem wyświetlania centrum ekranu a na krawędziach no, będzie jakoś znacząco widoczna. Szczerze powiedziawszy, nie zaobserwowałem takiego efektu. Być może też nie szukałem czegoś takiego na siłę, bo tak naprawdę szkoda mi czasu, ja muszę pracować. W związku z tym jestem w stanie powiedzieć, że jakby powierzchnia wyświetlania tego monitora jest po prostu w miarę równomierna, a ta 10-bitowa głębia daje mi możliwość po prostu wiarygodnego odwzorowania kolorów. Jeśli cały czas myślimy o tak dużym monitorze, warto wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Aspekt wyświetlania na przykład materiału wideo. Fenomenalną rzeczą jest fakt, że rzeczywiście przy dużej rozdzielczości obrazu wideo jesteśmy w stanie pracować ze wszystkimi kontrolkami, efektami w sposób rewelacyjny. Także wszystko mieści mi się po prostu na ekranie. Kolejny bardzo, bardzo ciekawy element to ergonomia. Wspomniałem już o tym pierścieniu sterującym. To jest rzecz po prostu rozwalająca wszystkich na łopatki, ale warto wziąć pod uwagę fakt, że monitor ten doskonale obraca się. Dzięki temu, pracując na przykład nad materiałem w pionowej formie, nad zdjęciami albo nad elementami rozkładówek do magazynów, po prostu możemy obrócić monitor i bardzo łatwo pracować z widokiem, który pozwala nam szybko i wygodnie dopasować podgląd do tego, czego chcielibyśmy osiągnąć.
duża powierzchnia ekranu to jest naprawdę rewelacja. Popatrzcie Państwo, to jest typowy magazyn, typowa gazeta, którą możemy na co dzień projektować, oczywiście wykorzystując oprogramowanie Adobe lub inne. Co daje mi duży monitor? No, prosta sprawa, spójrzmy tylko. W momencie, gdy rozłożę ten magazyn na ekranie, w całości mogę wyświetlić całą jego zawartość. Co więcej, wokół widoczne są także panele, które pozwalają mi tym obrazem sterować. Gdy pomyślę o nieco mniejszym sprzęcie, gdzie musiałem przybliżać, oddalać, no to ergonomia, szybkość pracy, wydajność pracy, no po prostu wydaje mi się rewelacyjna. Hobbystycznie zajmuję się muzyką, więc dla mnie muzyka to też jest całkiem ważna sprawa. Są sytuacje takie, w których potrzebuję korzystać z oprogramowania do muzyki. Wiele śladów, wiele ścieżek, suwaki i tak dalej. No wyobraźmy sobie, gdy wyświetlamy to na niewielkim monitorze, po prostu jest to bardzo, bardzo skomplikowane. Korzystając z tak dużego ekranu, po prostu siadam, widzę wiele śladów jednocześnie i granie, które mogę sobie na żywo wykonywać, po prostu staje się rewelacyjną przyjemnością. Wyczytałem w specyfikacji tegoż sprzętu, że ma on niezłej klasy głośniki. No z taką dużą jakby chęcią chciałem spróbować tego rozwiązania, no jednak powiem szczerze, no głośniki tego monitora no nie spełniają oczekiwań audiofila. Oczywiście możemy z nich korzystać do odsłuchiwania jakichś prostych informacji z internetu, ale do słuchania muzyki nie jest to sprzęt tutaj wiarygodny. Z punktu widzenia, mówię, codziennej pracy, z punktu widzenia takiej rocznej możliwości użytkowania tego sprzętu jestem mega zadowolony i z pewnością mogę wszystkim Państwu polecić taki sprzęt, monitor BenQ, jeszcze raz spróbujemy zacytować jego nazwę, PD3220U, jest naprawdę rewelacyjny.